Witamy Państwa po przerwie. Naszym Państwa gościem jest jedna z najbardziej zapracowanych polskich blogerek modowych, Jessica Mercedes. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dobry? Dziewczyna w dziwnych okularach. Czy to są jakieś modne okulary? Przepraszam, to bo są, ja się nie znam. Modne okulary. No, tak to są wcale dziwne okulary. Okej, dobra. Jedna Jessica tak troszeczkę nie wiedziała, wiesz. No dobrze, ja przepraszam, bardzo mnie interesują okulary, no w ogóle, tak? Dlatego pytam, specjalistki w końcu, blogerki modowej i dziewczyny, która dużo podróżuje, ostatnio wylądowałaś w Dubaju. Pierwszy raz, tak, w Emiratach Arabskich. Wylądowałam tam, bo poleciałam razem z marką Glow na targi makijażowe, a właściwie na takie spotkanie, szkolenie makijażowe, które było prowadzone przez makijażystę Kim Kardashian, Mario Didivanowicza. I mogłam się dowiedzieć sztuczek makijażowych, jak naprawdę maluje się Kim Kardashian. Ona ma wielu wizażystów, ale właśnie Mario jest takim tak zwanym jej pierwszym, największym makijażystą. No to on wykreował ten słynny look konturingu i tak dalej. No i tego właśnie się uczyłyśmy. Jessica, i stąd? Bo to spotkanie z Kim Kardashian, spotkała się zresztą, wywołało takie emocje, tu w Polsce odbiło się szerokim echem. Nie wiem skąd, ale pojawiła się taka plotka, że podobno musiałaś zapłacić Kim Kardashian i to niemałe pieniądze za to selfie właśnie, które podziwiamy. Podłość ludzka nie zna granic. Nie, właśnie to nie jest do końca plotka. Jakby ja nie musiałam zapłacić, bo ja zostałam zaproszona tam przez markę kosmetyczną, która była sponsorem tego wydarzenia. No i tak właśnie działają blogerki. My jesteśmy trochę jak media, jak gazeta, jak telewizja. Zostajemy zapraszane na różne wydarzenia, na premiery, do teatrów, do kin. I to nie jest tak, że my wtedy kupujemy te bilety na te wydarzenia. My jakby promujemy te wydarzenie, żeby ludzie chodzili, wiecie, na takie właśnie eventy. I jeśli chodzi o to szkolenie makijażowe, no to właśnie ja zostałam zaproszona, żeby pokazać, że takie szkolenie właśnie istnieje, że Mario używa Glow i że jestem Kim Kardashian. I każda kobieta z Dubaju mogła sobie kupić tam wejście na takie szkolenie. Była limitowana liczba osób, około 400 zaproszeń i każda kobieta mogła spotkać Kim i mogła się nauczyć tych sztuczek makijażowych. Oprócz tego dostawała ogromną torbę z kosmetykami, tam o wartości 3000 dolarów czy coś takiego. Właśnie ile kosztowało takie zaproszenie? Wiesz co, ja nie wiem ile dokładnie kosztowało, ale wiem, że w Dubaju cena była o wiele bardziej podniesiona przez to, że Kim była tam modelką przez te 6 godzin i przez to, że kosmetyki dostawaliśmy te same, których używał Mario na Kim, nawet jeśli to były ekskluzywne kosmetyki. Ale spotkałaś ją, zrobiłaś sobie tylko zdjęcie, czy miałaś okazję ją poznać, trochę porozmawiać? Wiesz co, nie miałam okazji jej poznać, nie będę kłamać. Miałam po prostu tutaj okazję tylko i wyłącznie na selfie, ale mogłam z nią porozmawiać, na przykład w Q&A, to będzie na moim YouTubie, na blogu, bo zadawałam jej pytania i to wszystko będzie u mnie na YouTubie właśnie, to sobie nagrywałam, ale jakby z poziomu publiczności i tak dalej. Czyli... No to też jest fajne doświadczenie, ja już Kim zresztą poznałam bardziej, można tak powiedzieć, kiedyś we wrześniu na New York Fashion Week po prostu do niej podeszłam, pogratulować pokazu Kaniemu. Bardzo mi się podobał ten pokaz i chciałam po prostu ją poznać, zrobić sobie zdjęcie, więc to było taki szybkie high five. A tutaj to już w ogóle była super szybka sytuacja, no ale wszystkie kobiety mogły zadawać cały czas pytania Mario i Kim. Okej, okay. Czyli jest to tak naprawdę biznes, czyli Kim Kardashian jest dostępna, ale za konkretną kwotę po prostu. Ale ten biznes, ktoś taki jak ty może też wykorzystać w szczytnym celu. Mówimy tutaj o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak. Ty przeznaczyłaś na aukcję zdjęcie z Kim. Dużo przeznaczyłam, ale to właśnie nie do końca zdjęcie z Kim. Zrobiłam taki cały pakiet. No właśnie. I zrobiłam pakiet, który właśnie jest wciąż chyba jeszcze licytowany. Jest już wartość ponad 5000 zł. My tu mamy, słuchaj, ostateczna kwota 8600. To ja myślałam, że no, bardzo dobra już szybko, no. Ale tak szybko powiem, to poszedł cały dzień ze mną. Wystąpienie w filmiku na YouTubie ze mną, wystylizowanie przeze mnie. Zaproszenie na dowolny polski pokaz mody do pierwszego rzędu, do polskiego projektanta, o którym ta osoba zamarzy, czy to będzie Paprocki Brzozowski, czy Łukasz Jemioł, oraz autograf na Glowie, oraz zapas Glowów od Kim Kardashian. No wspaniale, Jessica, no dobrze, ale to teraz musimy włożyć tutaj łyżkę dziegciu, bo to Ma Fashion została najbardziej doceniona ostatnio, jako ta blogerka modowa, która wywiera największy wpływ, ma i co ty na to? Najbardziej opinię otwórcza. Ja się bardzo cieszę. Ja Julkę uwielbiam, bardzo fajnie. Ja się cieszę, że wszyscy odnosimy jakieś sukcesy, każdy swoje i to jest super, że Polska się rozwija na arenie międzynarodowej modowej. No to na pewno, ale wasze style się kompletnie różnią. Czy to daje ci coś do myślenia, czy próbujesz ją podpatrywać, idziesz w jej stronę, czy konsekwentnie trzymasz się tego, co tobie się podoba? Ja mam totalnie swój styl, ja nikogo nie podpatruję i
Ja też mam różne swoje sukcesy, zaraz będę miała bardzo dużo sesji zdjęciowo, dużo się dzieje, więc zapraszam do śledzenia mojego bloga. Powodzenia w takim razie. Dziękuję Ci za wizytę, miło Cię było spotkać.